Jak masz na imię? Mam na imię Norbert. Norbert. I co dzisiaj będziesz robił na tej scenie? Będę śpiewał autorską piosenkę. Nosi tytuł Bloom. Co to ma oznaczać? Jaki to... Bloom oznacza rozkwit po angielsku. Czyli z angielskiego, dobrze. Tak. Mówisz po angielsku? Tak. I napisałeś tekst po angielsku? Tak. Wszystko jest zrobione własną ręką. Czy angielski to jest twój drugi język? Tak. Albo czuję się bardzo swobodnie pisząc w języku angielskim. Czuję jakby najłatwiej było mi opisać moje emocje tym językiem. Ojejku, to ładnie brzmi. To naprawdę pięknie brzmi to, co powiedziałeś. Norbert, znalazłem cię. Jesteś. Norbert, zaraz wchodzisz na scenę. Stresujesz się? Trochę tak. Ale dlaczego? Pewnie nie ma powodów. No pewnie, że tak. Nasze jury jest bardzo przyjazne. Gwarantuję ci, że będzie świetna zabawa z nimi. Zresztą my z Agnieszką, jak zawsze, jesteśmy od tego, żeby odstresować kogoś. Agnieszka, co jaki masz sposób? Sposoby? Ja znam wiele sposobów, ale już prezentowałam kilka. Jestem ciekawa, czy ty masz chociaż jeden. No tak, żebyśmy sobie na przykład zrobili pompkę. Pompkę? No. Albo... Dobra. No jesteś gotowy? Agnieszka, stresujesz się, bo ja się nie stresuję, także nie muszę robić tej pompki. Ja się nie stresuję, ale ja chętnie pompkę dobra, zrobię. Proszę bardzo. Ale to nie, że ja sama mam robić. No jak nie? No ja się nie stresuję, ty się stresujesz. Nie, a ty się stresujesz? Chyba już nie. No nie, no i Norbert się nie stresuje, nie musi. Magia. Norbert, za chwilę wchodzisz, powodzonka, powiedz, kto ci kibicuje. Na pewno rodzice, moja nauczycielka śpiewu, Aga Grembo. Serdecznie pozdrawiamy i my za ciebie też trzymamy kciuki. Norbercie, witamy cię bardzo gorąco. Cieszymy się, że jesteś. Powiem ci świetne imię. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Co wykonasz? Co zaśpiewasz? Zaśpiewam autorski utwór pod tytułem Bloom. Bardzo to cenimy, naprawdę, że to jest twoja kompozycja. No to my oczywiście jak zwykle kciuki trzymamy, sercem jesteśmy z tobą i wielkie brawa od jury. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Troszkę z intonacją był kłopot chyba w zwrotce, ale z kolei wydaje mi się, że refren już poszedł bardzo dobrze, tam te chórki pomogły. Ja jestem jak najbardziej na tak, widać wiele emocji w twoim głosie. Ja jestem na tak, ciekawa jestem jak Dorotka. Ale rzeczywiście, również jestem na tak. Bardzo cenimy, że to autorska piosenka, więc to jest bardzo istotne, przynajmniej dla nas. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję. I do zobaczenia, czekamy na kolejną piosenkę, mam nadzieję, że twoją. Do zobaczenia. Dziękuję.